Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Karolina Polska, to jest program Przed Południem w TVP Info, a w studio jest już ze mną redaktor Tomasz Sekielski. Dzień dobry. No to zacznijmy od tej komisji śledczej i zapytam tak prowokacyjnie, czy komisja śledcza zajmująca się sprawą Pegasusa ma jeszcze szansę tak naprawdę doprowadzić sprawę do szczęśliwego finiszu? Ma, o ile służby specjalne zaczną z komisją współpracować, zaczną udostępniać dokumentację, ponieważ wciąż nie usłyszałem, aby nastąpił w tej kwestii jakikolwiek przełom. Wielokrotnie posłowie tej komisji skarżyli się, że na przykład mają problem z komunikacją z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, no bo tam jest najwięcej dokumentów, dowodów. No i jeśli będzie pewnie wola polityczna, czyli polecenie ministra Siemoniaka wreszcie, żeby współpracować z komisją śledczą, no to być może ta komisja coś ustali. Bardziej jednak wierzę w to, że tutaj będzie skuteczniejsza prokuratura i śledczy z prokuratury. Ale to znaczy, że nie ma woli politycznej ze strony ministra Siemoniaka? To się wydaje mało prawdopodobne. No tak to wygląda. Nie wiem, dlaczego wciąż jakieś zasłanianie się względami prawnymi, proceduralnymi występuje. Słyszę, że CBA przedstawia jakieś analizy, że nie może udostępnić komisji śledczej. No więc niech o te dokumenty wystąpi prokuratura. Niech prokuratura zacznie to na serio badać. Oczywiście jako niezły żart traktuję informację, że CBA dokonało audytów CBA. Też bym oczekiwał jednak, że tego audytu dokona ktoś z zewnątrz. Bo jeśli słyszę, że CBA sprawdziło, jak wyglądało funkcjonowanie tej służby przez 8 lat i że przedstawiło audyt i że tam są nawet jakieś wnioski do prokuratury, to i tak nie do końca wierzę, że to jest rzetelne. Przypomnę tylko, ABW też przygotowało raport ze swojej działalności, po czym okazało się, tak przynajmniej wynika z ustaleń dziennikarzy TVN24.pl, no, że na przykład w tym audycie nie uwzględniono informacji o wykorzystywaniu systemu Pegasus, więc jest wiele wątpliwości. Wciąż mam wrażenie, że służby nie zostały prześwietlone i rozliczone z tego, jak działały. Co więcej, wciąż nie usłyszałem informacji, aby Komisja do Spraw Pegasusa dostała pełen dostęp do wszystkich informacji, jakie są jej potrzebne, aby dojść do prawdy w tej kwestii i aby ustalić coś więcej poza tym, co informowali dziennikarze, o czym donosiły media. Czy bez tego pełnego dostępu jest sens wzywać na przesłuchanie Zbigniewa Ziobrę? No bo ten termin Absolutnie nam się zbliża. Pytanie, czy Zbigniew Ziobro się pojawi. Około 2 tygodnie temu, kiedy był wzywany po raz pierwszy po przerwie wakacyjnej, się nie pojawił, powołując się najpierw na stan zdrowia, a później na to, że komisja działa nielegalnie. No to jest orzeczenie Trybunału Julii Przyłębskiej, który stwierdził, że komisja działa niekonstytucyjnie. Ale czy nawet gdyby Zbigniew Ziobro zdecydował się tym razem pojawić, to bez tego pełnego dostępu jego przesłuchanie w ogóle jest szansa, że coś wniesie do sprawy? No jeśli posłowie nie będą mieli wszystkich informacji, jeśli nie będą mieli przejrzanych dokumentów, aby móc stwierdzić choćby to, jak wyglądał obieg decyzyjny, kto do kogo pisał maile, kto jakie informacje przekazywał i jakie decyzje podejmował, bo to w części dokumentów musi być, no to Zbigniew Ziobro powie, że on nie ma z tym nic wspólnego, albo powie, że taka decyzja była w związku z potrzebą zabezpieczenia bezpieczeństwa państwa, wymyśli jakąś historię. Pamiętamy o blamażu komisji i przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego. Takie postaci kluczowe, co do których zachodzi jakieś podejrzenie, że są, to się tak fachowo nazywa, że sprawstwo kierownicze nastąpiło, to komisja powinna być dokładnie przygotowana, mieć wszelkie dokumenty, bo wzywanie tylko po to Zbigniewa Ziobry, aby odbyło się jakieś show medialne, nie ma kompletnie sensu. Co więcej, Zbigniew Ziobro, który gra swoją chorobą, ewidentnie to robi i czas moim zdaniem też skończyć z taką no, ochroną, że tutaj Zbigniew Ziobro jest poważnie chory, więc
traktowany jest jakoś delikatniej przez media. Nie, Zbigniew Ziobro sam zaczął tą chorobą grać. Nie pojawił się na ostatnim, gdy został ostatnio wezwany. Dzień później jakoś pojawił się w prokuraturze i zeznawał. Sprawa była zupełnie inna, bo tam był w charakterze pokrzywdzonego. Tak, to chodziło o to przeszukanie jego nieruchomości z marca tego roku. Tak, tylko że ja przypomnę, że tego dnia, kiedy nie stawił się w prokuraturze, zamieścił zdjęcia z operacji, leżący w łóżku szpitalnym, o tym, jak to jest ciężko chory. Tyle, że to są informacje o tej operacji sprzed jakiegoś czasu, więc on sam gra tą chorobą, próbuje wzbudzić współczucie, próbuje jakby zamknąć usta krytyką, no bo wiadomo, człowiek chory, umierający, nie wypada go atakować. Zbigniew Ziobro sam korzysta z tej sprawy, wykorzystuje ją politycznie, wykorzystuje ją, budując swój wizerunek. Więc uważam, że czas skończyć z jakimś wyjątkowym traktowaniem Zbigniewa Ziobry ze względu na jego chorobę. To skoro czas skończyć z wyjątkowym traktowaniem Zbigniewa Ziobry, to może dobrym pomysłem jest to, co maluje się gdzieś na horyzoncie, to znaczy członkowie komisji mówią o tym, że jeśli po raz kolejny Zbigniew Ziobro się nie stawi, nie przedstawi żadnego zwolnienia lekarskiego, tak jak to robił jeszcze w lipcu, no to prawdopodobnie będzie wniosek o siłowe doprowadzenie go przed komisją. To jest dobry pomysł? Znaczy doprowadzenie siłowe to jest takie, jakby miał być poddany torturom, więc no, doprowadzenie. Tak jest. Doprowadzenie. No, jeśli świadek nie stawia się na wezwanie, a kodeks postępowania karnego, na podstawie którego działa ta komisja, no, funkcjonuje i trzeba go przestrzegać. No, jeśli świadek odmawia stawienia się i składania zeznań, nie ma usprawiedliwienia i robi to w taki sposób, jak robi to Zbigniew Ziobro, no to może nastąpić taki moment, że zostanie doprowadzony. Ale powtarzam, znaczy ta decyzja powinna zapaść wówczas, kiedy komisja będzie już miała pełne informacje i będzie przygotowana na przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. W takim razie liczymy na prokuraturę, zwłaszcza, że Zbigniew Ziobro pokazał, że przed prokuraturą się stawia, mimo że kwestionuje legalność samego prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Ja przypomnę tylko Jacek Nizinkiewicz, który przeprowadził nie tak dawno z Rzeczpospolitej wywiad ze Zbigniewem Ziobro, mówił, że w trakcie tej rozmowy nawijał jak Eminem, amerykański raper, więc Jacek Nizinkiewicz powiedział, że no nie widzi jakichś objawów, które sprawiałyby, aby Zbigniew Ziobro przed komisją nie mógł stanąć. No, komisja jest niekonstytucyjna, zdaniem Trybunału Julii Przyłębskiej, co za tym idzie, zdaniem Zbigniewa Ziobry. Zdaje się tylko, że to orzeczenie Trybunału nie zostało opublikowane, a nieopublikowane orzeczenia Trybunału nie obowiązują. To zmieniając temat, nie prawicowy, nie lewicowy, ale wspólnotowy. Taki ma być właśnie wspólny kandydat na prezydenta całej koalicji 15 października. To dość zaskakujący apel Władysława Kosiniaka-Kamysza. No i takim kandydatem raczej nie może być Rafał Trzaskowski, jeśli ma uzyskać poparcie właśnie PSL-u, czyli Radosław Sikorski. Ale w ogóle skąd taki pomysł teraz ze strony szefa ludowców? No, niektórzy mówią, że to jest głos rozpaczy, że PSL samo nie chce wystawiać kandydata. Pamiętamy, że w ostatnich wyborach prezydenckich Władysław Kosiniak-Kamysz zebrał około 2%. No więc to jest absolutna porażka. Myślę, że lider ludowców nie chce tego powtórzyć. To było dla niego traumatyczne. Poza tym to by oznaczało pewnie, że przestanie być prezesem partii, jeśli by znowu PSL poniosło taką sromotną klęskę, a on byłby kandydatem. Chyba nikt się też w PSL-u nie pcha na to, aby tym kandydatem zostać. Ale przecież jest Szymon Hołownia, wspólny kandydat trzeciej drogi tej koalicji PSL-u i Polski 2050. No i właśnie jest pytanie, czy ten projekt ma przyszłość jeszcze i czy to nie jest koniec tego projektu? Czy wystąpienie Władysława Kosiniaka-Kamysza nie jest takim sygnałem, że PSL szuka dla siebie nie trzeciej drogi, tylko może czwartej drogi, jakiegoś innego rozwiązania? Szymon Hołownia, co rusz dobiegają informacje, że jeśli chodzi o Polskę 2050, to jeśli chodzi o struktury tej partii, jest duże niezadowolenie, że partia nie funkcjonuje tak, jak powinna. Szymon Hołownia nie ma czasu jako marszałek Sejmu, aby nią kierować. Zdaje się, że tam brakuje lidera, organizatora.
Szymon Hołownia nie wypada najlepiej w tych sondażach prezydenckich. Pytanie, ostatni sondaż, który widziałam, dawał mu około 10%. No to jest zdecydowanie więcej niż Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał w poprzednich wyborach. No tak, ale zdecydowanie mniej niż oczekiwania samego Szymona Hołowni. Pytanie, czy on się zdecyduje, bo dla niego zajęcie czwartego miejsca w tych wyborach za kandydatem na przykład Konfederacji, no to byłaby porażka i to byłby też duży problem. Być może Władysław Kosiniak-Kamysz, wiedząc o rozterkach Szymona Hołowni, postanowił zrobić krok naprzód. No ale nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o tę koalicję nazywaną trzecią drogą, bo to by wskazywało na to, że panowie jakoś ze sobą nie rozmawiają. No bo gdyby to był ich wspólny pomysł, no to powinni wystąpić razem i powiedzieć, że tutaj Polska 2050 i PSL, czyli trzecia droga, proponują takie rozwiązanie, siądźmy, porozmawiajmy. A tu ewidentnie wygląda na to, że to jest jakiś projekt, pomysł tylko i wyłącznie ludowców i ich lidera. Ale wychodząc poza trzecią drogę, czy to jest scenariusz realny dla koalicji 15 października? Myślę, że już nie, że Koalicja Obywatelska, czyli ten największy trzon koalicji 15 października, wystawi swojego kandydata. I będzie to Rafał Trzaskowski? Niekoniecznie. Znaczy, dziś Rafał Trzaskowski ma największe szanse, żeby tym kandydatem zostać. Wszystkie sondaże to jemu dają największe szanse na wygraną. Tak, ale też można usłyszeć, że ten miesiąc, bo to 7 grudnia ma nastąpić to wielkie ogłoszenie, ma być w Gliwicach, zdaje się, ma być jakaś coś w rodzaju konwencji wyborczej, wielkie show i ogłoszenie kandydata. Ale ten miesiąc Platforma czy Koalicja Obywatelska daje sobie na to, aby prowadzić badania. Czekają też na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Mówi się o tym, że te wybory mogą mieć też jakieś przełożenie na nastroje w Polsce i na to, jak wyborcy będą postrzegać poszczególnych kandydatów. Tutaj, gdyby wygrał Donald Trump, to według niektórych Radosław Sikorski byłby lepszym kandydatem dla Koalicji Obywatelskiej, więc ten miesiąc jest potrzebny pewnie Koalicji Obywatelskiej, żeby być absolutnie przekonaną, że stawiając na Rafała Trzaskowskiego robią dobrze. Radosław Sikorski jest wciąż w grze, to jest plan B. Sam tę grę prowadzi, tak. Bo jego aktywność w ostatnich tygodniach medialna jest znacznie większa niż była wcześniej i właściwie mam wrażenie, że Radosław Sikorski nie ukrywa, że to jest pomysł, któremu on byłby przychylny. Ja myślę, że to jest w ogóle za zgodą Donalda Tuska, że Donald Tusk nie ma nic przeciwko temu, żeby takie nieformalne właśnie prawybory się odbywały, żeby Radosław Sikorski sam siebie, jeśli nawet nie wprost, to jednak prezentował jako potencjalnego kandydata Koalicji Obywatelskiej, aby robiąc te badania, żeby były one bardziej wiarygodne, aby móc rzeczywiście porównać dwie postaci, które w pewien sposób się różnią, choć moim zdaniem koniec końców i tak będzie to głosowanie osób, które opowiadają się za lub przeciw jednemu z wielkich bloków politycznych. Dziś to jest koalicja 15 października, a z drugiej strony Zjednoczona Prawica, czy już PiS, bo to Prawo i Sprawiedliwość plus Konfederacja. Tak czy inaczej, takie nieformalne prawybory w Koalicji Obywatelskiej trwają. 7 grudnia dowiemy się, czy Rafał Trzaskowski, który dzisiaj jest absolutnie tym numerem jeden na kandydata, czy nim zostanie. To skoro jesteśmy przy tych dwóch wielkich blokach i przy prawyborach, no to wiemy, że w tym drugim wielkim bloku, czyli w Zjednoczonej Prawicy, Prawie i Sprawiedliwości, już nie do końca wiemy, jak ten obóz określać, prawybory się jednak nie odbędą, mimo że w zeszłym tygodniu pojawiła się taka plotka, że będą prawybory, nawet pojawiły się cztery nazwiska, to był wtedy Karol Nawrocki, Marcin Przydacz, Tobiasz Bocheński i Mariusz Błaszczak oczywiście. No i mówi się o tym, że może to będzie na przykład jednak Przemysław Czarnek, więc pytanie, czy to rzeczywiście może być Przemysław Czarnek i czy zgodnie z tym, co było mówione wcześniej, poznamy kandydata Prawa i Sprawiedliwości już 11 listopada. Przemysław Czarnek bez wątpienia z tego całego grona jest chyba najsprawniejszy retorycznie, najsprawniejszy medialnie. On mi przypomina, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, Donalda Trumpa.
Przemysław Czarnek to jest osoba, która patrząc na czarną ścianę będzie mówiła, że jest biała. Zgodnie z tym, co swego czasu powiedział z trybuny sejmowej Jarosław Kaczyński, że nikt go nie przekona, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Pan Przemysław Czarnek, trochę jak Donald Trump, będzie w stanie mówić i robić rzeczy, które pewnie znaczną część społeczeństwa będą oburzały, ale będą wywoływały entuzjazm wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Wiadomo, że partyjne doły i wyborcy bardzo go lubią. On jeździ zresztą teraz, miał taki objazd po kraju. Na tych spotkaniach był przyjmowany, tak, entuzjastycznie. I myślę, że dla Prawa i Sprawiedliwości taki kandydat byłby chyba z punktu widzenia także przyszłości tej partii najlepszy, ale koniec końców zdecyduje prezes, który najwyraźniej wciąż nie wie, co zrobić. Te prawybory miały być taką próbą zdjęcia z siebie, mówię o Jarosławie Kaczyńskim, odpowiedzialności, aby nie być rozliczanym po ewentualnej porażce. Czy Jarosław Kaczyński kiedykolwiek mógł być rozliczony z jakiejkolwiek porażki? Udało mu się uciekać od 15 października. No właśnie, przecież decyzje, jeśli chodzi o kandydatów, ułożenie list i tak dalej 15 października, ale też w kolejnych wyborach, to były decyzje Jarosława Kaczyńskiego. Tak, no ale wciąż udawało mu się uciec od tych wewnątrzpartyjnych rozliczeń, ale też wiadomo, że w Prawie i Sprawiedliwości nastroje nie są dobre, że tam jest wiele grup interesów, które się ze sobą ścierają. To jest naprawdę potężna walka frakcji. No i Jarosław Kaczyński musi patrzeć nie tylko na to, kto byłby najlepszym kandydatem na prezydenta, ale też co wyniknie z tego, że dana osoba tym kandydatem będzie, że będzie promowana, która z frakcji zostanie przez to wzmocniona i co to może oznaczać dla niego, Jarosława Kaczyńskiego, jako prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.